oranżadę w proszku w takich papierowych torebkach. Był kolorowy proszek, chyba taki różowo-pomarańczowy. I on służył do tego, żeby go wsypać do szklanki, no i nalać tam potem dużo wody. Ale często dzieci robiły trochę inaczej i jadły ten proszek na sucho. Tak. Można też było palec tam zanurzyć i zlizywać. Można było też, o właśnie, na rękę i tak, oranżada w proszku. Jedzona na sucho, no, była o wiele za intensywna, za gęsta. Dlatego było za dużo. Powinno się rozcieńczyć. Więc teraz przeczytam kilka zdań, które mają 110 lat. 110 lat. I na naszą dzisiejszą wrażliwość swoją intensywnością i gęstością przypominają oranżadę w proszku. To nasz gust, to trzeba by tam bardzo, bardzo, bardzo dużo dolać, żeby to stało się takie bardziej strawne na nasze ucho. 110 lat. Od zarania kościoła w przedziwny sposób psalmy służyły nie tylko do pobudzania pobożności wiernych, składających Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg wyznających Jego imię, ale także według zwyczaju przyjętego już w Starym Prawie miały szczególne miejsce w samej świętej liturgii i Bożym oficjum. Z nich, z psalmów, bierze początek ów głos Kościoła, o którym mówi święty Bazylii. Z nich także psalmodia, którą poprzednik nasz, Urban VIII, nazywa córką hymnodii, śpiewanej nieustannie przed tronem Boga i Baranka. Psalmodia, jak mówi święty Atanazy, uczy ludzi, zwłaszcza tych, którzy poświęcają się kultowi Boga, jak mają chwalić Boga, jak godnie Go wielbić. W tej sprawie trafnie zauważa święty Augustyn. Aby człowiek mógł godnie wielbić Boga, Bóg sam siebie uwielbił. Ponieważ zaś sam siebie uwielbił, człowiek dowiedział się, w jaki sposób należy go wielbić. Tekst gęsty, bardzo gęsty. I Atanazy, i Augustyn, i Bazylii, i Urban VIII, no i do tego jeszcze autor tego tekstu to papież Pius X w Konstytucji Divino Afflatu. Tego jest tak strasznie dużo, że już się pogubiliśmy. Trzeba teraz dolać trochę, żeby to rozcieńczyć i zobaczyć, czego można się nauczyć z tego tekstu co do pogłębiania i rozwijania naszej modlitwy na spotkaniach modlitewnych. Po pierwsze, zacznijmy sobie od końca. Aby człowiek mógł godnie wielbić Boga, Bóg sam siebie uwielbił. To święty Augustyn. Augustyn lubował się w takich oratorskich zestawieniach. Aby człowiek mógł wielbić Boga, Bóg sam siebie uwielbił. To w tekstach Augustyna są setki takich zgrabnych zestawień. O co tu chodzi? Gdzie i jak Bóg sam siebie uwielbił? Skąd my w ogóle wiemy, jak Bóg siebie uwielbił? Chodzi Augustynowi, w tym akurat miejscu, zaraz zobaczymy, chodzi mu o teksty biblijne. Teksty biblijne są natchnione, tak? Są natchnione przez kogo? Przez Ducha Świętego. Wobec tego, oprócz tego autora, który tam się podpisuje, ja Paweł, albo ja Łukasz, albo ja Król Dawid, oprócz tego autora, mają jeszcze innego autora, znacznie ważniejszego, mianowicie Ducha Świętego. To w tym sensie
w tekstach biblijnych Bóg sam siebie uwielbił. Bo jeżeli Duch Święty natchnął tekst Pisma Świętego, który mówi bądź uwielbiony Boże, to Duch Święty sam uwielbił Boga. Bóg sam siebie uwielbił. To miał na myśli w tym miejscu święty Augustyn. Aby człowiek mógł godnie wielbić Boga, Bóg sam siebie uwielbił. A ponieważ sam siebie uwielbił, człowiek dowiedział się, w jaki sposób należy go wielbić. Z tego wynika, że psalmy są uprzywilejowanym sposobem wielbienia Boga i dlatego w czytaniach mszy świętej zawsze trafi się psalm. Między jednym czytaniem a drugim zawsze musi być. Inne pieśni mogą być, oczywiście w różnych innych miejscach mszy świętej są. Bardzo dobrze i się zmieniają. Ale psalm być musi. Musi, bo musi być jakaś pieśń uwielbienia. To jest pieśń uwielbienia, w której Bóg sam siebie uwielbił i dlatego człowiek wie, jak należy Pana Boga wielbić. W innym miejscu święty Augustyn mówi tak, że można oczywiście używać także jakichś innych tekstów do modlitwy, czy do próśb, czy do uwielbiania. Ale mówi tak, że chociaż Kościół jest pełen różnych próśb w różnych sprawach albo uwielbiania Boga różnymi hymnami, to one są, je trzeba sprawdzać. Ich poprawność trzeba weryfikować. I mówi Augustyn, jak? Trzeba zawsze zestawić z tekstem biblijnym. Na przykład jak o coś prosimy, to zawsze zestawić z modlitwą Ojcze Nasz. O to prosimy, o tamto, bardzo pięknie, różne rzeczy prosimy, ale zestawić z modlitwą Ojcze Nasz, żeby sprawdzić, czy te prośby są dobre. I podobnie z uwielbieniem. Uwielbiamy Boga na różne sposoby, ale zawsze zestawić z psalmami, aby sprawdzić, czy to uwielbienie jest dobre. To Augustyn. Atanazy, jak mają chwalić Boga, jak godnie Go wielbić, uczą nas psalmy. Dlatego bardzo dobrze i pięknie, że różne nowe pieśni do nas docierają. Powstawanie nowych pieśni jest też takim specyficznym termometrem pokazującym żywotność ruchu. Jak nie powstają nowe pieśni, nie powstają nowe właśnie takie fale uwielbienia, no to znaczy, że ruch przygasł i już nie generuje tego odruchu serca. Więc to, że powstają ciągle nowe pieśni, nowe style, to bardzo pięknie, ale one wszystkie muszą być weryfikowane, muszą być zestawiane z wzorcem Bożym. Tak jak mówi święty Paweł, nie bierzcie wzoru z tego świata, ale upodabniajcie się do zamysłu Bożego. Zamysł Boży, zamysł Pisma Świętego, więc nie upodabniajcie się również pewnie w sposobach wielbienia czy wychwalania Boga do tego świata. Bierzcie wzór z Bożego zamysłu. I to właśnie jest ów głos Kościoła, o którym cytowałem to już i w piątek, i w sobotę, i dzisiaj też musi być. I to jest głos Kościoła, czyli psalmodia, która jest córką hymnodii, ale nie jakiejkolwiek. Nie tych hymnów, których był pełen świat starożytny, tylko tych niektórych hymnów, bardzo szczególnych hymnów. Tych hymnów, tej hymnodii śpiewanej nieustannie przed tronem Boga i Baranka. To było w czytaniu brewiarzowym na wspomnienie świętego Piusa X. To przy okazji jest przykład tego, co nazywamy tradycją. Tradycja, która jest od Bazylego, Atanazego, Augustyna, Urbana, Piusa, aż do spotkania liderów w Bardzie Śląskim. To właśnie jest tradycja, czyli taki nieustanny, korygujący wzorzec, który pomaga nam utrzymywać się w zdrowej linii. Jeżeli psalmodia, czyli modlitwa wspólna ludu jest córką hymnodii, to obowiązuje zasada wyrażana pięknym angielskim powiedzeniem like mother, like daughter. Jaka matka, taka córka.
Jeżeli matka piękna, czcigodna, pracowita, pełna najróżniejszych cnót, no to i córka też taka powinna być. Like mother, like daughter. Stąd uwielbienie wspólnotowe nie jest tak całkiem dowolne. Tak całkiem dowolne nie jest. Ma się wzorować na matce, którą jest hymnodia, śpiewaną przed tronem Boga i Baranka. Jeśli otwieramy sobie Księgę Apokalipsy na rozdziale 4 i wchodzimy w znaną nam już scenerię apokaliptycznych wydarzeń, w apokaliptyczne sceny. Już jesteśmy przyzwyczajeni, że hasło apokaliptyczne sceny może być zatrważające, ale nie musi. Może też być zachwycające. Zależy, w jakiej relacji do Boga kto jest. Jak ktoś jest w relacji synostwa Bożego, to wchodzi w sceny apokaliptyczne i doznaje zachwycenia. Tak jak doznał Jan. Doznałem zachwycenia i ujrzałem tron, a na nim zasiadający i dokoła tronu 24 trony, a na nich 24 starszych czy prezbiterów i tam jeszcze błyskawice i głosy i 7 duchów Boga i tajemnicze istoty. Wczoraj też mieliśmy takie ćwiczenie w tym, że różne są tłumaczenia Pisma Świętego. To tłumaczenie zwierzę, 4 zwierzęta, ono trafiło od XVI wieku już weszło. Wujka, w Biblii Wujka jest zwierzęta. Ale ostatnio bardziej tłumaczą istoty żyjące, może dlatego, że w naszych czasach to słowo zwierzę stało się takie mało poważne. Dlatego pewnie istoty żyjące. Więc istoty żyjące, podobne do lwa, wołu, do twarzy człowieka, do orła w locie i dniem i nocą, nie mając spoczynku, mówią. Co mówią? A co to jest za tekst? Ten tekst, prawdę mówiąc, dla Jana, który tam wstąpił, nie był nowy. I prawdę mówiąc, dla czytelników, czy raczej słuchaczy Apokalipsy, bo raczej Apokalipsa nie była przeznaczona do takiego czytania, że ktoś tam sobie siedzi i studiuje. Apokalipsa tak się zaczyna, to jest rozdział 1, werset 3. Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów proroctwa. Raczej we wstępie widać, że to miało być także zgromadzenie i ktoś to odczytuje. To jest księga Kościoła. Tak, nie tam sobie ktoś siedzi, interpretuje i wymyśla, tylko raczej jeden czyta, reszta słucha. Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. To jest Apokalipsa 1:3. Ale wracając do tekstu święty, 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 to zarówno słuchacze, jak i ten czytający ten tekst znali. To nie był dla nich tekst nowy. Co to jest za tekst? On jest z księgi proroka Izajasza. I jeżeli sobie otworzymy Izajasza, rozdział 6, to czytamy tam tak. Bardzo podobną scenę. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie. To jest bardzo podobna scena. Niektórym ludziom Pan Bóg pozwala mieć wgląd, mieć udział. Są wielcy prorocy, mają wgląd w rzeczywistości niebiańskiej. Izajasz też miał taki wgląd. I na całe wieki przed Janem ujrzał taką scenę. Ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie. Były tam też serafiny. To są te istoty żyjące. Były też serafiny, które zakrywały swoje nogi, zakrywały twarz skrzydłami, latały i wołały jeden do drugiego. Co wołały? Właśnie to. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów.
to oni już, Jan to znał. I pierwsi chrześcijanie to znali już wcześniej. Jeszcze, kiedy nie byli chrześcijanami i byli całkiem po prostu w synagodze, bo to był hymn Serafinów, który oni już znali wcześniej. Dlatego, kiedy Jan się tam znalazł, to rozpoznał tą scenę. Ja wiem, co ja widzę. Jest dane to samo, co kiedyś było dane Izajaszowi, z tym, że okazuje się krok po kroku, że owszem, widzi to samo, co widział Izajasz, ale czas jest nowy. Izajasz czekał na Mesjasza, a Jan już nie czeka na Mesjasza. Jan już się doczekał Mesjasza. Jeśli czeka, to tylko na to, żeby Mesjasz powrócił. Oblubienica i Duch mówią, przyjdź, ale już wiedzą, kto ma przyjść. Więc w tym sensie już się doczekali. Już wiedzą, kto ma przyjść. Oblubienica i Duch mówią, przyjdź. W tym sensie można by tak na razie troszkę roboczo powiedzieć, że to, co usłyszeli, to była pieśń stara. No to jest takie bardzo toporne wyrażenie, bo w niebie nie ma starych, czy, no, tam czasu nie ma. No ale w tym znana. To była już pieśń znana. To, co usłyszeli, było pieśnią znaną. Prawdę mówiąc, nawet wygląd tych istot o twarzy wołu, lwa, orła i człowieka, ten wygląd też był rozpoznawalny. To nie było zaskoczenie dla Jana. On raczej, rozglądając się, raczej zobaczył, ja wiem, gdzie jestem. Dlaczego? Bo takie istoty żyjące widział już Ezechiel. To jest sam początek księgi Ezechiela. Że tam, gdzie przechodziła chwała pańska, tam te istoty były. Ezechiel już to widział. Także Izajasz mówi, o, rozpoznaję, to są te istoty, które kroczą przed chwałą pańską. I to są te same, które widział też Izajasz. Wiem, gdzie jestem. I usłyszał pieśń znaną. Ale jak się używa wyrażenia pieśń znana, czy w tym sensie stara, że już znana, no to od razu myślimy o pieśni nowej. Poznałem kiedyś księdza Salezjanina, Jonas Abib. Jonas Abib to założyciel wspólnoty Canson Nova, czyli pieśń nowa, wielka brazylijska wspólnota o ogromnym rozmachu, mająca oddziały w bardzo wielu krajach świata, na różnych kontynentach, pieśń nowa. To gdzie ta pieśń nowa? Pieśń nowa, Jan niedługo musiał czekać, nie wiem, czy w pół godziny, czy godzinę, ale się doczekał. Mianowicie, zobaczmy sobie Apokalipsa 5:8. Kiedy baranek z prawicy zasiadającego na tronie wziął księgę. Ta księga to jest Pismo Święte, ale no, Pismo Święte, które my otrzymujemy, jest dostosowane do, no, do ludzkiej mentalności, historii. To jest Biblia. Ale jest też jakieś słowo Boga, pewnie, że się wyraziło w Biblii, ale jakieś słowo stwórcze, przenikające, no, o wiele potężniejsze, które tylko tam można zrozumieć. Tylko tam. Ale to również jest Biblia. Czyli słowo w takiej postaci, jakiej do nas ludzi dotarło. Więc baranek wziął z prawicy zasiadającego księgę, a kiedy wziął księgę, czworo zwierząt i 24 starców upadło przed barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł. Tu rozpoznajemy te same czasze, o których była mowa wczoraj. Tylko wczoraj tę czaszę miał tylko jeden anioł. Ten jeden święty anioł. A tutaj te czasze mają i te istoty, i 24 starców. I czego są pełne te kadzidła? Pełne modlitw świętych. Pełne modlitw świętych. Pamiętamy, że w tej części Pisma Świętego słowo święty ma oznaczać członek świętego kościoła, świętego zgromadzenia, kiedy się ludzie modlą.
te modlitwy w przedziwny sposób mieszają się z głosami tej drugiej części naszego zgromadzenia. To nie chodzi o to, że oni przechwytują modlitwy, nie? Wyżej nie. Przechwytują, teraz my. One się mieszają, tak jak my się wspólnie modlimy, prawda? Przed chwilą śpiewaliśmy. Mieliśmy jakiś, ktoś śpiewał nawet przez mikrofon, ale nasze głosy się mieszały z tym głosem. To polega wspólny śpiew. Więc ten piękny obraz, że kadzielnice pełne kadzidła, którym są modlitwy świętych, to jest obraz mieszania się jednego chóru. Nie ma dwóch różnych odrębnych części Kościoła. Jest jeden Kościół, pewnie, że w różnych odsłonach, ale kiedy się modli i wielbi, jest jeden. W tym tekście, który czytałem, tym gęstym, jak Olanczada w proszku, była też mowa o tym, że modlitwy są ofiarą, aby składać Bogu ofiary, czyli owoc warg, które wyznają Jego imię. Kiedy ludzie się modlą, to składają ofiarę. W Nowym Testamencie jest w kilku miejscach mowa o różnych ofiarach, które chrześcijanie składają Bogu i jednym z rodzajów tych ofiar jest modlitwa, ofiara. To właśnie dlatego, jak ofiara kadzielna, niech moja modlitwa wzniesie się do Ciebie, jak dym ofiary wieczornej, w domyśle ofiary kadzielnej, i do tych 24 starców dodaje tam ognia, czyli żaru. I modlitwy świętych, i werset 9, i śpiewają pieśń nową, canção nova, pieśń nowa. Co jest nowego w nowej pieśni? Co jest nowego w nowej pieśni? Posłuchajmy. I taką nową pieśń śpiewają. Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity. Komu oni to śpiewają? Barankowi. Nowością nowej pieśni jest śpiewanie Barankowi, co jest istotną nowością. Do tej pory śpiewano zasiadającemu na tronie, wszechmogącemu Stwórcy. Kiedy obok pojawia się baranek, który został zabity, ewidentnie Pan Jezus, który zasiadł po prawicy Ojca, no, ci nowo przychodzący do Kościoła, nowo przychodzący do chrześcijaństwa nie bardzo wiedzą, jak te dwie postacie uzgodnić. To Bóg Ojciec, tu Pan Jezus, który jest barankiem, był zabity, zmartwychwstał, siedzi po prawicy, a tu jeszcze jacyś starcy. Jak to wszystko uzgodnić? Pieśń nowa jest pieśnią chwały i uwielbienia dla baranka. To później wyrażono słowami współistotny Ojcu. To zawsze wyrażamy w modlitwie wierzę w Boga Ojca, prawda? Tylko współistotny Ojcu to jest takim sformułowaniu bardziej precyzyjnym, takim teologicznym, a w Apokalipsie to mamy w życiu. Niebiani wielbią baranka. To jest pieśń nowa. Godzien jesteś wziąć księgę i pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami. Tak śpiewają i co wtedy zrobił Jan? Wstrzymał oddech. Dlaczego? Bo królestwem będziecie mi królestwem. To mówił Bóg komu? Izraelowi. I będziecie mi kapłanami, ludem kapłańskim. A tutaj nagle okazuje się, że niebo wyśpiewuje dziękczynienie, że królestwem i kapłanami czyni Jezus ludzi z każdego języka i z każdego ludu. Już nie tylko Izraelitów. Także Greków, Arabów, Etiopczyków i Polaków czyni członkami ludu królewskiego i kapłańskiego. Bo nie ma już Żyda ani Greka, nie ma kobiety ani mężczyzny. Wszyscy są kimś jednym w Jezusie Chrystusie. Uczyniłeś ich z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. Uczyniłeś ich Bogu naszemu, królestwem i kapłanami i będą królować na ziemi, bo Kościół jest przedsionkiem, czy ambasadą, czy forpocztą, czy zwiastunem Królestwa Bożego. Pewnie, że Królestwo Boże
modlimy się, przyjdź królestwo Twoje, więc tak w pełni go jeszcze nie ma, ale to nie znaczy, że go nigdzie nie ma w żaden sposób. Królestwo Boże w was jest. No tam, gdzie są chrześcijanie, tam się ludzie modlą, gdzie jest Kościół, tam królestwo. Zwiastun królestwa. Królestwo Boże w was jest, dlatego będą królować na ziemi. To jest nowość pieśni nowej. No dobrze. A potem, żeby Jana jeszcze bardziej zaskoczyć i pewnie czytelników, czy słuchaczy Jana, takich jak my, zobaczmy sobie też 5 rozdział, ale 13. Wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, czyli wszystko stworzenie, rzeczy widzialne i niewidzialne. Widzialne, więc ptaki, które fruwają, ludzie i zwierzęta, które chodzą, ryby, po prostu wszystko. I też niewidzialne. Wszystkie te moce, te istoty tajemnicze, serafini, cherubini, aniołowie, wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi, usłyszałem, jak mówiło, zasiadającemu na tronie i... No, to jest zaskakująca zwrotka pieśni nowej. Tu pieśń nowa robi się istotnie nowa. Tu ta canção nowa robi się naprawdę nowa. Dlaczego? Bo zasiadającemu na tronie i współistotny Ojcu. Kościół przez te objawienia udzielane apostołom coraz głębiej i głębiej rozumie, co to znaczy, że Słowo stało się ciałem. Że Pan Jezus nie jest po prostu jednym z proroków. Za kogo uważają mnie ludzie? No, za jednego z proroków. No to za mało jeszcze. Bo ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I uwielbienie odbierają razem zasiadającemu na tronie i barankowi. Błogosławieństwo, cześć, chwała i moc na wieki wieków. Pieśń robi się zaskakująco nowa. To są dokładnie te same słowa, które w poprzednim rozdziale były odnoszone do zasiadającego na tronie Boga Ojca. To się objawia Janowi, że nie tylko my na ziemi tu tak wierzymy, ale że w niebie to wszyscy widzą. Że baranek królem jest. Dlatego warto śpiewać te pieśni i takie pogłębiać, prawda? Baranek królem jest na przykład. O. I wiele, no mamy cały zestaw takich apokaliptycznych, pięknych pieśni. Ta pieśń nowa, to druga zwrotka z końca 5 rozdziału jest takim podsumowaniem. Zasiadającemu na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała. A zobaczmy sobie jeszcze Apokalipsa, rozdział 14. Rozdział 14. Werset 3. 14:3. I śpiewają jakby pieśń nową. Pieśń nową. Przed tronem i przed 4 zwierzętami i przed starcami. To jest ta pieśń nowa, która uwielbia razem Boga Stworzyciela i Baranka. Śpiewają. A nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć plus 144 tysięcy wykupionych z ziemi. Co to znaczy? 144 tysiące, to wcześniej się pojawia taka symboliczna liczba, że z każdego pokolenia Izraela zostało po 12 tysięcy wykupionych. Co to znaczy wykupionych? No tych, którzy przyjęli odkupienie. Tych, którzy wyznali, że Jezus jest Panem. To wtedy krew Jezusa oczyszcza ich z każdego grzechu. Odkupienie stało się w życiu skuteczne. W tym sensie zrobiło się ich 144 tysiące, czyli bardzo dużo z pokoleń Izraela. Potem jeszcze wszystkie inne pokolenia ludów różnych się dołączają. I to znaczy, że trzeba być chrześcijaninem, żeby rozumieć pieśń nową. Trzeba być chrześcijaninem. Trzeba wiedzieć, że Jezus jest
Panem, tak jak Bóg Ojciec jest Panem. Że Słowo stało się ciałem. Że baranek jest współistotny Ojcu. To trzeba należeć... Nikt inny tej pieśni się nie może nauczyć. Tylko chrześcijanie tak śpiewają. A inni się nawet gorszą. Ludzie innych religii, że tutaj Jezusa jako Pana i Boga ogłaszają, to w tym sensie nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz 144 tysięcy wykupionych z ziemi. Pieśń nowa, którą śpiewają. A w rozdziale 15 od wersetu 3 czytamy tak. Śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń Baranka. Pieśń Mojżesza, sługi Bożego, no to jest hymn ku czci Stwórcy Boga, Stwórcy Boga Izraela. Pieśń Mojżesza i Baranka. Baranek okazuje się godzien wziąć taką. Tak, baranek, ty jesteś godzien wziąć chwałę, i cześć, i moc. Czy jesteś godzien wziąć to samo, co otrzymuje w chwałach ludzi Bóg Ojciec, współistotny Ojcu. Kolejne zwrotki pieśni nowej, które są rozsiane w różnych miejscach Księgi Apokalipsy, to właśnie obwieszczają. To jest ukazane Janowi, ukazane realia niebiańskie, które potwierdzają to, w co wierzy Kościół tutaj na ziemi. Pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń Baranka. Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu. Panie Boże, wszechwładny, któż by się nie bał, Twego imienia nie uczcił, bo Ty sam jesteś święty. Przyjdą wszystkie narody, padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się Twoje słuszne wyroki, a objawienie wyroków Bożych to jest właśnie Jezus Chrystus. To On objawił wyroki Boże. Czytamy w Ewangelii Jana, tego samego Jana, że kiedy przeszedł Pan Jezus, to odbył sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Jak przejście Paschy Boga Izraela, tak samo Pan Jezus mówi, że kiedy przyjdzie Duch Święty, to przekona wszystkich o czym? O grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I sądzie grzechu, no bo poczujemy się grzesznymi wobec świętego Boga. Sprawiedliwości, bo sprawiedliwość przychodzi z góry przez wiarę. I o sądzie, bo odbędzie sąd nad wszystkimi bogami Egiptu, którzy zostaną usunięci i to baranek będzie odbierał cześć, a nie pogańskie bóstwa. To jest znaczenie tych słów. Kiedy przyjdzie Duch Święty, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Krew baranka przemawia mocniej niż krew Abla. Jeżeli psalmodia jest córką hymnodii, to byłoby dobrze, żeby coraz bardziej córka upodabniała się do matki, żeby coraz bardziej like mother, like daughter, żeby tak coraz bardziej było. Czyli rozwój, pogłębianie charyzmatycznego uwielbienia polega też i na tym, żeby różne nowe elementy, które się pojawiają zawsze, przyłożyć do tej matrycy i popatrzeć, czy lepiej, głębiej, bardziej entuzjastycznie, bardziej majestatycznie wyrażają to, co wyrażają te strofy, nowej pieśni, które są w kilku miejscach rozsiane w Księdze Apokalipsy. Owszem, niektóre z tych strof całkiem po prostu się śpiewa, niektóre są przerobione na piękne pieśni, ale nie chodzi o to, żeby tylko to śpiewać. Można i oczywiście i należy śpiewać też inne rzeczy, ale tak zawsze według tej zasady Augustyna sprawdzają, czy to jest zgodne. Czy to jest zgodne co do ducha, co do idei, co do natchnienia z tym, co czytamy w Księdze Apokalipsy.
Wczoraj ksiądz Marek wspomniał jeszcze, to z okazji przypadającego wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Królowej, wspomniał o pewnym rozdziale, który jest w Księdze Apokalipsy, rozdział 12, który mówi rzeczywiście o jakiejś bardzo szczególnej osobie pośród tych wszystkich, które tam są, bo to i ci starcy, i ci aniołowie, i te tajemnicze istoty, ci serafini płonący ogniem, i te niezliczone tłumy. Rzeczywiście rozdział 12 praktycznie w całości jest poświęcony jeszcze jednej osobie, nawet zaczynając od wersetu Apokalipsa 11, ten ostatni werset 11 rozdziału, to jest numer 19. To jest prezentacja, no jak to u Jana jest w takich obrazach, prawda, taki, no on tylko relacje spisywał, no trudno jest spisać relacje z takich wizji. No więc spisał tak, od 11-19, że nagle widzi, kiedy wstąpił tam, że otwiera się świątynia Boga w niebie. Dlaczego się otwiera? No bo ta świątynia, która była na ziemi jerozolimska, ona zawsze była zamknięta. Zawsze. A czy można było wchodzić na te podwórce modlitewne? Oczywiście była tam gradacja tych dziecińców modlitewnych, ale to, co stanowiło świątynię jako taką, to było zawsze zamknięte. To czyli miejsce święte świętych. A my śpiewamy, przyjdźmy tam, gdzie miejsce najświętsze i co? I wejdźmy tam, a tam zamknięte. Dlatego Jan, Apokalipsa 11-19 mówi, ale świątynia się otwarła. To już nie jest stare przymierze, to jest nowe przymierze. Świątynia Boga się otwarła i ukazała się Arka Przymierza. Bo za starych, dobrych czasów, jeszcze za Jeremiasza, w miejscu najświętszym trzymano Arkę Przymierza. To było miejsce dla Arki Przymierza. I Arka Przymierza ukazała się w jego świątyni, tylko że ta Arka nagle zaczyna bardzo dziwnie, czy że tak powiem, zaskakująco wyglądać. Nie bardzo wygląda na Arkę. No bo jak się otwiera świątynia i oczekujemy, że będzie Arka, to oczekujemy, że co zobaczymy? Taką skrzynię. No tymczasem ta świątynia się otwiera i widzimy co? Niewiastę obleczoną w słońce. To ona jest tą Arką. Dlaczego? No bo w Arce, tej skrzyni, trzymano co? Trzymano kilka różnych takich poświęconych czy uświęconych historią przedmiotów, ale tak głównie, tak przede wszystkim to trzymano tablicę, czyli Słowo Boga, to co Bóg wyrzekł. Bóg wyrzekł, spisano, trzymano w Arce. A tu się nagle okazuje, że nowe Słowo już nie jest spisane na tablicach kamiennych, tylko że Słowo stało się ciałem i spoczęło nie w skrzyni, tylko spoczęło w łonie Najświętszej Maryi Panny. To ona jest tą Arką, niewiasta obliczona w słońce. Dlatego, kiedy Jan ją widzi, to jest brzemienna, to jest ta faza życia Pana Jezusa, kiedy jest zamknięty w Arce. Słowo Boże jest w Arce. Świątynia się otwarła. I Pan Bóg zamieszkał wśród swojego ludu. Jest brzemienna. I potem cały rozdział 12 w tych obrazach wizyjnych. Jest brzemienna. Ten, którego porodziła, to ten, który będzie pasł narody rózgą żelazną, czyli pasterz pełen mocy. Pasterz pełen mocy dla wszystkich narodów. To też do tego obrazu tych postaci apokaliptycznych należy. I nic dziwnego, że też i wczoraj właśnie mieliśmy nawet apel jasnogórski. Apel jasnogórski to też jest jakaś apokaliptyczna scena. Przypominanie sobie, że tam wśród tych, którzy zasiedli na tronach, zwycięzcy dam zasiąść na tronie, jak i mi Ojciec dał zasiąść na tronie swoim, że pośród tych, którzy zasiedli na tronie, jest też i niewiasta obleczona w słońce i też śpiewa pieśń nową. Niech więc ten rok
duszpasterski, który się zaczyna, będzie rokiem apokaliptycznym. Im więcej świat będzie mówił o apokaliptycznych scenach, bo wirus, bo pożary w Kalifornii, bo spadki na giełdach, bo bezrobocie, no to wszystko prawda. To w jakimś sensie są sceny apokaliptyczne, ale z tej drugiej puli. To my tym więcej mówmy o scenach apokaliptycznych z pierwszej puli. No i to należy do rzeczywistości. Ale żeby godnie odpowiedzieć na obrazy z tej drugiej puli, to trzeba na nie patrzeć z perspektywy tej pierwszej. Tej pierwszej, czyli być osadzonym w modlitewnych realiach i liturgicznych, i modlitewnych. I wydaje się, że jako różnorakie wspólnoty charyzmatyczne jesteśmy do tego szczególnie predestynowani, żeby tam, gdzie obfitują apokaliptyczne sceny grozy, głosić też apokaliptyczne sceny łaski. Amen.